Hitchcock mawiał, że film powinien zacząć się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rośnie. Chłopcy doświadczyli znaczenia suspensu w pełnym wymiarze. Kolejny odcinek trasy okazał się drogą przez mękę. Chcieli mieć Dakar, to go mieli. Nieznośny upał, wszechobecny kurz i latające kamienie zweryfikowały umiejętności Adama oraz przygotowanie Przemka i Jarka. Priorytetem było dojechanie w jednym kawałku do celu. Powiem szczerze, że jestem dumny z chłopaków, z Przemka i z Jarka. Choć Przemek pokazał taktykę wolno, ale bezpiecznie i skutecznie, Jarek pokazał ułańską fantazję. Są małe uszkodzenia na motocyklach. Z terenowych motocykli zrobiły się takie Stirity Naked Bike'i. Wyjątkowo drażniące były też roje muszek oblepiające wszystko na swej drodze. O uraz oka nie było trudno. Just leave your eyes closed for a couple minutes. Bardzo istotna tablica dla nas, dla przebiegu trasy dzisiejszego dnia jest to niezwykle ważne, że do Broken Hill wszystkie odcinki drogi są otwarte, to znaczy, że wszystko zgodnie z planem dzisiaj prawdopodobnie uda nam się wykonać i szansa osiągnięcia celu, czyli Melbourne za kilka dni, jest jak najbardziej realna. Po przekroczeniu granicy stanu chłopcy przejechali bezdrożami kolejne 400 km na południe do Broken Hill. Następnie odbili na południowy zachód do odległej o ponad 500 km Adelaidy. Po zasłużonym odpoczynku ruszyli dalej na południe do portu Robe. Przedziurawiony został wężyk z płynem chłodniczym, chłodzącym, prawdopodobnie do jakiegoś kamienia. No pech, dosięgnął niestety dzisiaj mnie. Wcześniej wywrotki, a teraz jakiś kamień uderzył w nieosłonięty. Dobra, fragment wężyka z płynem chłodzącym. Więc wiedziałem, że to będzie dramat, jeżeli się okaże, że Jarek rozwalił chłodnicę. Chłodnica jest cała, jest kompletnie nieuszkodzona, a ten płyn, który cieknie, cieknie z przewodu, który odchodzi z chłodnicy i idzie na dół do silnika. Jarek, ale to nie jest tak, że my specjalnie coś robimy, żeby było się działo w programie. Jak przejechać z boku. Możemy go popychać. Miękkie klik. Na szczęście dziura była tak blisko końca przewodu, że udało się przewód naciągnąć. Nie trzeba było go ciąć, bo początkowośmy go zakleili taśmą, ale dalej ciekł. No i myślę, że na razie to powinno wystarczyć. Ewentualnie jak dotrzemy gdzieś do jakiegoś serwisu, będzie możliwość wymienienia takiego przewodu, go wymienimy. Ale brawo dla Jarka. Dalsza droga szczęśliwie upływała bez niespodzianek. W przerwie na tankowanie motocykliści doświadczyli niezwykłego zaufania, jakim właściciel stacji darzył nie tylko miejscowych, ale i turystów. Samo obsługa. Self-service. Oni mają takie zaufanie. Uśmiechy zniknęły przy pierwszych problemach z nalaniem paliwa. Zepsuty dystrybutor czy koniec benzyny? Do następnej stacji było kilkaset kilometrów.
W myślach podróżników zaczęły się jawić czarne myśli. Nie działało, teraz działa. Australia. Ale jedziemy dalej, zostało nam 60 km. Wreszcie upragniona cywilizacja. Przedmieścia Adelaidy mimo późnej pory okazały się bardzo ruchliwe. Wokół widać było otwarte sklepy i restauracje. Miasto tętniło życiem. W Adelaide i mam nadzieję, że tutaj znajdziemy miejsce, żeby się przenocować przez dwie noce. Plan na razie troszeczkę uległ zmianie. Mieliśmy zostawić motocykle w serwisie, ale mamy tutaj ciekawą osobowość, z którą Przemek będzie chciał zrobić wywiad. Więc na razie idziemy się spotkać ze Słowińskim, zawodnikiem polskim mieszkającym i trenującym w Australii K1. A później prawdopodobnie pojedziemy na plażę i troszeczkę zrelaksujemy się w Adelaide. K1 i Muay Thai. Paweł, jak zaczęła się twoja przygoda z Muay Thai? Zaczęło się 95-96 po przyjeździe tu do Australii właśnie. Nigdy. Ile miałeś wtedy lat? 14-15. Nie wiedziałem nic o Muay Thai. Całe życie w Polsce grałem w piłkę. Jak każdy chłopak zresztą, nie? Po przyjeździe tutaj zacząłem trenować tak, z nudy. No i zacząłem troszkę wychodzić, no i zrobiła się pierwsza walka, druga walka, trzecia walka, no i później się dozwali sponsorzy i dalsze tak jakby tarcze w osiągnięciu, no i poszłem w to, no i tak już mi zostało. Twoje największe sukcesy? Oczywiście wygrałem mistrzostwa świata w Muay Thai, 4-krotnie pod rząd raz, i K1 Europe. No i w ogóle walki w czołówce K1 przez 4-5 lat. Teraz aktualnie jesteś posiadaczem jakiego tytułu? Mistrza świata w Muay Thai, w WMC tytuł. Planujesz walczyć w Polsce? Zawsze bym chciał walczyć w Polsce, zawsze. Jak tylko były oferty, to bardzo chętnie. Czy czujesz, że Polacy ci kibicują? Tak, jak walczyłem w Polsce w marcu teraz, w tym roku, na sali Tarnów w Warszawie, Torwar. Bardzo fajnie się czułem. Walka się potoczyła dobrze, no i w ogóle bardzo miło w Polsce. A jak myślisz, ile lat kariery przed tobą? Myślę, że z 5 lat pociągnę.
W ostatnich latach na polskich ulicach widać coraz więcej motocykli. Czy zauważasz zmiany w kulturze jazdy zarówno motocyklistów, jak i użytkowników samochodów? Oczywiście, że zauważam i to jest naturalne i zrozumiałe, ponieważ tych motocykli w Polsce nie było przez wiele lat. I teraz kierowcy samochodów, jak i kierowcy motocykliści przyzwyczajają się do wspólnego funkcjonowania. Drogi są i dla jednych, i dla drugich. Cały czas uważam, w Polsce to się zmienia na lepsze. Jak twoim zdaniem powinien zachować się motocyklista? Motocyklista przede wszystkim powinien sobie zdać sprawę, że prawie w każdym przypadku, z małymi wyjątkami, kierowcy samochodów nie zachowują się złośliwie w stosunku do motocykli. Jeżeli występują różne sytuacje, wynikają one z tej niewiedzy, że motocyklista może się pojawić, więc motocyklista powinien przede wszystkim być wyrozumiały, być tolerancyjny dla zachowania kierowców samochodów, ale również powinien być dużo bardziej ostrożny i mieć ograniczone zaufanie. A jak twoim zdaniem powinien zachować się kierowca samochodu? Kierowca samochodów powinien się przyzwyczajać, że coraz więcej ludzi jeździ na polskich ulicach, szczególnie w zatłoczonych miastach i bardzo często, żeby dla naszego dobra, żeby było mniej korków, im więcej jest motocykli na drogach, tych korków jest mniej. Więc również dla dobra kierowcy samochodu, im więcej jest motocykli, mniejszy korek, te motocykle się przemieszczają pomiędzy samochodami, więc powinien zdecydowanie zwracać uwagę, częściej patrzeć w lusterka, ale również udostępniać miejsca, zobaczyć motocyklistę, zjechać trochę na bok, nie wykonywać raptownych ruchów. No i przede wszystkim przy wykonaniu różnych manewrów, wyjechania z uliczki, kiedy zaczniemy dalej motocykl, spojrzeć jeszcze raz w stronę motocykla, czy on się nie zbliżył bardzo szybko. Kolejny dzień w Adelaidzie przywitał chłopców pięknym słońcem. Wreszcie trochę odpoczynku i zwiedzania. Obowiązkowym punktem programu było odwiedzenie jednej z wielu plaż obleganych przez amatorów opalenizny i sportów wodnych. Miasto Adelaida to już naprawdę cywilizacja, to miasto 1,5-milionowe, ale mi osobiście miasto się podobało. Adelaida nie jest miastem z wielkimi wieżowcami. Miasto, które ma historię sięgającą 1830 roku. Naprawdę ciekawe, z ciekawą architekturą angielską. Zarówno centrum miasta, jak i wybrzeże przypominało luksusowy kurort wypoczynkowy. Wakacyjny klimat widać było w każdym zakątku. Gdyby nie postawiony cel, chłopcy zostaliby tu chętnie przynajmniej tydzień. Przemek zadeklarował nawet, że mógłby tu zamieszkać. Czas w tym miejscu jakby trochę zwolnił, a podróżnikom udzielił się wszechobecny australijski luz. Smutno będzie opuszczać to miejsce. Pojeździe po szutrach, po bezdrożach, no przyda się tym motocyklom małe czyszczenie. Nie chodzi tu nawet już tylko i wyłącznie o względy wizualne, ale również o przeczyszczenie takich miejsc jak chociażby laki, żeby nie zbierało się błoto na nich, które może później spowodować tym, że... No właśnie, żeby nie było tego, co jest na mojej przednim zawieszeniu. Czyli już zaczął się od kurzu prawdopodobnie puszczać lekko zmyk. Jesteśmy na wylocie z Adelaidy, tankujemy i lecimy 350 km wybrzeżem. Kolejny odcinek trasy prowadził już przez drogi szybkiego ruchu. Skończyła się walka z terenem, lecz zaczęła z nawarstwiającym się zmęczeniem. Nikt nie mógł pozwolić sobie na rozprężenie. Zbyt długa chwila dekoncentracji mogła zakończyć się przyśnięciem. Naprawdę zrobiło się zimno. Mam wrażenie, że północ, okolice Kersnasa rozpuściły i przyzwyczailiśmy się do dobrego. Powrót do rzeczywistości.
podpinka oraz ciepły rękawiczek. Teraz będzie od razu lepiej. Mam nadzieję, że... Jaką mam nadzieję? No teraz będzie lepiej i cieplej po prostu. Tym bardziej, że jadę bez przedniej szyby. Nie pamiętam już dlaczego. Ktoś musiał mi ją ukraść. W drodze trafiliśmy do Old Town Town Pioneer Village, który jest największym skansenem w Australii. Zachowanych jest tam ponad 100 budynków z połowy XIX wieku, które pokazują historię kolonizacji kontynentu od początków po dzień dzisiejszy. Nie na kamerę wywój tego. Fajna muzyczka. Aż stópki szurają. Wczoraj wieczorem jak przyjechaliśmy, nie było widać, że są takie ładne miejsca. Myślę, że jak byłaby pogoda, to naprawdę jest fajne. Fajne miejsce na wakacje, żeby spędzić trochę czasu. Nie ma plaż, ale są przyjemne miejsca. Zaraz to wam pokażemy. Warto było przyjechać do tego miasteczka, co prawda jak dojechaliśmy wczoraj wieczorem, padał deszcz i było nieprzyjemnie szaro, natomiast na dzisiaj rano jak wstaliśmy, to widoki są nieprawdopodobne. Przepiękne wybrzeże ze skałami, fajne fale, podobno tylko jakieś jeszcze sezon tutaj latają najbardziej hardkorowi surferzy, więc dużo skały, można się o nie rozbić, ale jest fajna fala i często widać podobno z tego miejsca jak sobie szaleją. Rowe, które dzień wcześniej po zmroku nie było już czasu zwiedzić, okazało się przepięknym miejscem z trzech stron otoczonym wodą. To jedno z pierwszych portowych miast w Australii. Eksportowano stąd wełnę i do dzisiaj jest tutaj mnóstwo owiec. W tej chwili jest to jednak typowo turystyczne miasto z licznymi klifami i skałkami, o które efektownie rozbijały się fale. Chłopcom uciekły 2 godziny na zwiedzanie tej niesamowitej okolicy. Jeśli będzie tak zimno jak wczoraj, to będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Teraz jest 14 stopni według termometru, więc to jest takie dziwne 14, bo jest duża wilgotność powietrza i naprawdę marzną ręce, dłonie, jesteśmy ciepło ubrani, ale jest ciężko. Męcząca jest taka podróż. Ale 200 km jadę sam. Gdzieś zgubiliśmy się na trasie z chłopakami. Coś nieprawdopodobnego. No jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem w życiu. A
Ocean Road, prawdziwy raj dla motocyklistów. Wiedzieliśmy już, o co chodziło tym wszystkim motocyklistom, których spotkaliśmy wcześniej. Żeby dostać się na Phillip Island, popłynęliśmy promem. Nie chcieliśmy objeżdżać całej zatoki Port Phillipa. We'll be right back.